Ostatnia minuta meczu, warto ją nagrać, bo znowu Dąbrowa Górnicza doprowadza nas do furii, do nerwicy. Mamy znowu horror. Jak to można? Trzy mecze pod rząd i wszystkie dramatyczne końcówki. 63-61, Dąbrowa Górnicza prowadzi. Na 50 sekund przed końcem, a na linii rzutów wolnych Mateusz Szczepiński. Pierwszy skuteczny. 64-61. A za te 2,12, bo ta jest droższa, ona w ogóle dużo kosztuje. 5 zł. WKK 1. A Szczepiński miał ostatnią akcję i wjechał tak troszkę za konstrukcję, wiesz? I z tej pozycji nie miał trafić do kosza, tak by było. Dziękuję. Widzę, że mam potrzebę filmu. Zawsze możesz oddać, wymienić bez problemu. Nawet za 2 lata. Wracamy do gry, 8 sekund. 66-63. Czy trójeczka będzie, czy będzie dogrywieczka? Do kogo piłka wędruje? To... Grała całka. No oczywiście, że nie. Musimy jeszcze czekać. Czy znowu będzie horror w końcówce? Zwycięstwo wam daje play o półfinał, nie? Prawdopodobnie ze Śląskiem. Tak myślę. Wszyscy czekają na koniec tego spotkania. Ja jeszcze nakręcę, no bo jak będzie trójeczka, to co? Razem 17. Dwie sekundy, trzy właściwie. 66-63. Trzy punkty muszą być. Tudor skidło.